Witajcie w nowym roku szkolnym 2016/2017. Chociaż wakacje już dawno minęły, a pozostało tylko po nich mgliste wspomnienie, to my jednak zapraszamy Was na krótką reminiscencję z tych wakacyjnych szlaków. Przypomnijmy sobie przez chwilę, jakie one były. Czekajmy już na następne, które znowu do nas zawitają za 6 miesięcy. Szkoła otworzyła swoje podwoje i 1 września znowu wróciliśmy do jej murów. Zapraszamy Was na krótką relację z uroczystej mszy świętej, która miała miejsce w naszej kaplicy szkolnej. Prorok dzieje przepowiada, lud wybrany Boży jest. Prorok dzieje przepowiada, lud wybrany Boży jest. Prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. Święty nadchodzi, święty, pokutę czyńcie, na twarze padajcie. Święty nadchodzi, święty, prostujcie ścieżki, pagórki równajcie. Święty nadchodzi, święty, pokutę czyńcie, na twarze padajcie. Szanowni Państwo, drodzy rodzice, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły i wy, kochana młodzieży, pięknie Was witamy. Po wakacjach dwumiesięcznych wróciliście bardzo opaleni, szczęśliwi. Zwiedziliście na pewno kawałek Polski i świata. I dzisiaj rozpoczynamy przygodę nowego roku szkolnego 2016-17. Witamy Was i pragniemy tą przygodę rozpocząć w duchu przyjaźni, bo tak chciał ksiądz Bosko, nasz patron, który czuł ten klimat i wiedział, że przyjaźń między wami, przyjaźń w szkole, właśnie przyjaźń tutaj w szkołach salezjańskich na Ku Słońcu warunkuje piękne owoce naszej nauki, naszego wzrastania, rozwijania swoich pasji. Też tak postrzegam ten nowy rok szkolny, witając was, przede wszystkim naszych nowych uczniów. Uczniów klas pierwszych gimnazjum, uczniów klas pierwszych liceum i pierwszej klasy szkoły zawodowej. Tak właśnie myślę o was, że wejdziecie w klimat
tutaj księdza Bosco, szkół salezjańskich, właśnie w duchu takim, mimo jakiegoś lęku na początku, ale otwartości też i przyjaźni i takiej wewnętrznej pewności, że jesteście w dobrym miejscu. W dobrym miejscu szkoły salezjańskie to 22 lata właśnie pięknej przygody, takiego odkrywania Pana Boga, człowieka, siebie i wzrastania, aby być dobrym, dobrym życiu. Pewien filozof grecki powiedział takie ważne słowa, że celem rozumnego życia jest myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co jest piękne i kochać, co jest dobre. My jako hasło tego roku szkolnego wzięliśmy sobie takie słowa, które natchnienie znalazłem w Krakowie na Światowych Dniach Młodzieży, że piękno jest w nas. W każdym z nas jest ogromna dawka piękna, które potrzeba powoli, ale konsekwentnie odkrywać. Dlatego z całego serca życzę Wam, aby ten nowy rok szkolny był radosny, na pewno bezpieczny, ale też pracowity. A teraz trochę informacji o naszym centrum telewizyjnym. Pragniemy Was poinformować, że w czerwcu bieżącego roku patronat nad naszymi pracami oraz działaniami reporterskimi objęła Telewizja Polska SA oddział w Szczecinie. Dlatego też dzięki temu wyróżnieniu udało się nam obejrzeć całe szczecińskie studio telewizyjne od kuchni. Jako gospodarz i jednocześnie zdradzający arkana sztuki telewizyjnej był pan Andrzej Miętus, główny specjalista do spraw technologii produkcji w Telewizji Szczecin. Zaś tajniki bycia dziennikarzem przedstawiał nam Dariusz Baranik. Miło nam również poinformować, że nasze Młodzieżowe Centrum Telewizyjne jest jedyną w Szczecinie tego typu działalnością w ramach zajęć szkolnych. A nasze zajęcia w szkołach salezjańskich realizujemy już od 6 lat. Dlatego też pragniemy przedstawić Wam dzisiaj naszą nową ekipę reporterską, która będzie teraz poznawać tajniki telewizyjne od podstaw i poszukiwać ciekawych tematów w szkole. Życzymy im samych sukcesów telewizyjnych oraz zawsze uśmiechniętej twarzy na wizji. A Was zapraszamy do szerokiej współpracy z naszą redakcją w kolejnych odcinkach Salezjańskiego Newsa. Miesiące pracy w szkole mijają w okamgnieniu i już jesienne widoki za naszymi oknami. Pragniemy przypomnieć, że zbliża się do nas kolejne święto, o którym warto pamiętać. To Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Pamiętajmy o tych bezimiennych grobach, na których nikt już od dawna nie stawia żadnego znicza. Uprzątnijmy je i zapalmy lampion. Niech i tam nasza pamięć rozświetla mroki w ten jedyny, wyjątkowy dzień poświęcony naszym bliskim zmarłym.